Siemanko, najnowsze BMW serii trzeciej już jakiś czas temu pojawiło się na kanale w wersji M340i. Dziś trójeczka G20 wjeżdża po raz kolejny, ale w takiej normalniejszej wersji, chociaż jest auto wciąż dynamiczne. Przed Wami najnowsze BMW 330i, rocznik 2021. Ale czarna strzała, jak i również fajne daily. Ta generacja BMW trójki, no, zrównała się już wymiarami z BMW 5 E39. No, auta z generacji na generację ciągle rosną. Ale zobaczcie, takie BMW waży ponad 1600 kg jakoś, ale mamy tutaj całkiem mocny silnik pod maską. No mimo, że jest tutaj oznaczenie 330i, to tutaj napędza nas 2.0 turbo, czterocylindrowa benzyna, która generuje 256 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Silnik ten skonfigurowany jest tutaj z napędem na wszystkie koła X-Drive oraz automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów. Taka G20 z 2.0 turbo pod maską pierwszą setkę według deklaracji producenta osiąga jakoś w 5,6 sekundy. No elegancko, to co? Może rejsboksik? No dobra, tak to wygląda. Myślę, że wszystko Wam tutaj powiedziałem. Samochód wygląda naprawdę bardzo świeżo. Bardzo fajnie się tutaj w nim siedzi. Ja lubię takie czarne konfiguracje. Myślę, że na szybką wycieczkę za granicę możemy ruszać. Okej, to palimy maszynę. Kulturka. Zobaczmy, jak ten silnik tutaj brzmi. Zrobimy sobie w tryb sport. No, tak normalnie tutaj brzmienie, czterocylindrowa, benzynowa, uturbiona jednostka, ale nie ma nawet tutaj ogranicznika na 3-4 tysiące obrotów. Normalnie do odciny pełny szacun. Okej, to co, będziemy jechać z wyłączoną klimatyzacją. Menu AC, jakość powietrza. Kurczę, zawsze zapominam, jak tutaj się wyłączało klimatyzację. Nie tutaj. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja AC. Proszę bardzo. Jeszcze może zużycie paliwa. No i co? Możemy ruszać. Jest kulturka. Auto bardzo dynamiczne, w ogóle cichutkie. Niesamowite, jaka komfortowa już się zrobiła BMW trójka. I tak trzeba przyznać, całkiem obszerna. O, ładna F10 na próbę tutaj czeka. No, lekko tutaj deszczyk kropi, ale w ogóle się tym nie przejmujemy. Raceboxa jeszcze muszę tu uruchomić. No i co? No proszę Państwa, ale ładnie się odpycha nawet, to trzeba przyznać. No tak, ale 256 koni mechanicznych w końcu, czego chcieć więcej? Tym bardziej, że ten samochód podobno nie jest jakiś taki paliwożerny, jak się jedzie tym normalnie, pali on rozsądne ilości paliwa. Nie jest to miękka hybryda, ale tutaj też czuły bardzo układ kierowniczy jest. Auto tutaj, mimo że delikatnie się tylko ruch kierownicą zrobi, to już ostro reaguje. No, w stronę Berlina dzisiaj będziemy jechać pod wiatr. W ogóle ten samochód przyjechał tutaj na próbę autostradową, aż z okolic Warszawy. Także kawał drogi, próby autostradowe są mega ważne. No i dobra, to co? Niemiecka autostrada bez ograniczeń. Ciśniemy 100-200. A potem sobie zmierzymy na równym. Dobra. Co? 16,56. Tutaj sobie pociśniemy jeszcze w trybie luźnego Ryszarda. Rzucie paliwa jakoś 20 litrów, jak sobie lecimy. Dobra. Troszeczkę zwolnię, bo zaczyna tutaj kropić deszcz. Może dalej będzie lepiej. Kurczę, tak jadę sobie 150, tutaj chwilowe zużycie paliwa jakoś 8,5 litra. Coś takiego.
Oj, jakby jechać tutaj do 100 km na godzinę, coś czuję, że chyba poniżej 6 litrów nawet byśmy dali radę się kulnąć. Ciekawe, że w ogóle to nie jest miękka hybryda, a takie BMW M340i już tak. Nawet diesel słyszałem w takiej G20. Ostatnio właśnie czytałem, że jest też już miękko hybrydą, czyli tam 320D. Wyłącza się w czasie jazdy i tak dalej. No cały ten układ miękkiej hybrydy damy sobie na Eco Pro. Albo nie, na komfort, bo chcę tutaj prędkości obrotowe sprawdzić. Układ miękkiej hybrydy bardzo ogranicza nam tutaj zużycie paliwa. Dobra, 140. I przy 140 mamy tutaj 1992 obroty. Przy 120. Kurde, 120 to już w ogóle tutaj cichutko. To jest sztywna jest ta BMA. Tak z 1712 obrotów i przy stówce. Przy stówce mamy no poniżej 1500. 1400 gdzieś 6. Okej. Okay. Tutaj może jeszcze raz sobie zmierzymy 100-200. No, tutaj sobie zwolnimy. Będzie lekko pod górkę, potem z górki. Myślę, że spoko. Tryb sport. No, lekki lag tutaj jest, jak w każdym nowym takim samochodzie z automatem praktycznie. Ale jak już się BMW bierze do roboty, to robi to naprawdę bardzo dobrze. No i 17,2 było pod górkę i potem z górki. I wiecie co? Nie chcę was zamartwiać, ale mamy ogranicznik prędkości. Ten samochód jest ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko jest tutaj przerobione już na Europę. Także ma tutaj wgrany niestety tryb luźnego Ryszarda. Tak 202 km na godzinę według GPS-u i koniec. No tak tutaj delikatnie, jak go próbuję jeszcze cisnąć troszeczkę, to tak 202,6, no według telefonu to już 203, ale ta szóstka na końcu to się zaokrągla właśnie do 203 już. No licznik 211, 212, no 203,2 według GPS-u. Tak może jakbym, kurczę, jeszcze pół dnia pojeździł, to może do 250 by ta BMW nam się bujnęła. Ale nie, ma tutaj tryb luźnego Ryszarda wbity. Co, średnie zużycie 15,3 litra przy takiej próbie autostradowej. No cisnę teraz do dechy. To chwilowe zużycie wynosi tutaj no tak od 15 do 18 litrów. To jest już maks. No dobra, zjedziemy sobie jeszcze na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmuln, by wykonać soundcheck. To zjeżdżamy z autostrady. W ogóle przy takiej dynamicznej jeździe 180-200 to jest 14 spalanie. No właściwie te 210 licznikowe, 212. No właściciel umówił ten samochód na próbę i chciał ściągnąć ogranicznik. Ma go od niedawna ten samochód, ale był w warsztacie tuningowym, no i poinformowano go, że po prostu w tym samochodzie jeszcze ogranicznika niestety nie można ściągnąć. Jest tu odpychanko. Jest tu odpychanko. Ok. No i tutaj będzie, damy sobie na tryb sport. Zrobimy sobie redukcję. Kurczę, ale ciekawe, bo widzę, że chyba tutaj, nie wiem czy jest podbicie z głośników czy nie, ale tak nawet jak pod obciążeniem sobie przyciśniemy, ten samochód fajnie nam tutaj burczy nawet, muszę przyznać. No dobra i co? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja już wracam na Szczecin. Mam nadzieję, że próba autostradowa, jak i ten samochód wam się podobały. No szkoda, wiadomo, że szkoda, właścicielowi też szkoda, że jest tutaj ogranicznik prędkości.
Może kiedyś się trafi taka 330i i pociśniemy ją do końca. Najlepiej jeszcze, żeby była po gwarancji i po programie. A tymczasem do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.